Cześć, witaj w najnowszym filmie. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci 5 zespołów, które zyskały na popularności po śmierci jednego z członków. Numer 5. Joy Division. Po śmierci wokalisty Jana Curtisa w 1980 roku pozostali członkowie zespołu utworzyli New Order, taki zespół, i kontynuowali kariery muzyczne, zdobywając duże uznanie. 4. Sublime. Po śmierci wokalisty Bradley'a Nowella w 1996 roku Sublime stał się kultowym zespołem, a ich utwory nadal cieszą się dużą popularnością. 3. The Doors. Po śmierci wokalisty Jima Morrisona w 1971 roku popularność The Doors pozostała wysoka, a ich muzyka jest nadal inspiracją dla wielu artystów. 2. Queen. Po śmierci wokalisty Freddiego Mercurego w 1991 roku popularność Queen nie tylko przetrwała, ale także wzrosła. Piosenki Queen stały się hymnami i są wykonywane na koncertach na całym świecie. 1. Nirvana. Po tragicznej śmierci Kurta Cobaina w 1994 roku popularność Nirvany znacząco wzrosła. Ich album Nevermind stał się klasykiem rocka, a zespół stał się ikoną pokolenia. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli znasz jeszcze jakieś zespoły, tutaj się skupiłem na rockowych, jeżeli znasz jakieś zespoły rockowe i nie tylko, które właśnie zyskały popularność po śmierci jednego z członków, wpisz w komentarzu pod spodem i postaram się zrobić następny filmik.